Zaplecze położone na 9 wzgórzach Chełmno to prawdziwa perełka na europejskim szlaku gotyku ceglanego, a także kolejny punkt na szlaku kopernikowskim. Świetnie zachowany średniowieczny układ urbanistyczny miasta, 6 gotyckich kościołów oraz renesansowy ratusz z pewnością zachwycą turystów podążających śladem wielkiego astronoma. Chełmno to miasto pełne zabytków i śladów bogatej historii. Założone przez zakon krzyżacki jako stolica historycznego regionu, ziemi chełmińskiej, jest obok Torunia jednym z najstarszych miast w północnej Polsce. Początków Chełmna trzeba jednak szukać kilka kilometrów za miastem. Jego kolebką było grodzisko we wsi Kałdus. To tu w VIII-IX wieku powstał gród obronny, a zadaniem jego mieszkańców była ochrona granicy młodego państwa Piastów. Jednak w wyniku licznych ataków osadę przeniesiono kilometr dalej, do miejscowości Starogród. Wkrótce potem ziemia chełmińska była w rękach zakonu krzyżackiego. W połowie XIII wieku na górze powstał murowany zamek, który został siedzibą mistrzów krajowych. Zamek przetrwał burzliwe lata wojny polsko-krzyżackiej, ale w rękach wroga pozostał aż do końca XV wieku. W 1505 roku król polski Aleksander Jagiellończyk podarował starostwo starogrodzkie wraz z zamkiem biskupom chełmińskim, którzy uczynili z tego miejsca prawdziwą i wspaniałą rezydencję. Dzisiaj niestety po tych wspaniałościach nie ma już śladu, ale widok z góry zamkowej na dolinę Dolnej Wisły z pewnością wart jest zobaczenia. Wróćmy jednak do Chełmna. W połowie XIII wieku miasto zostało przeniesione w obecne miejsce. Prawa miejskie nadane zostały wspólnym aktem dla Chełmna i Torunia w grudniu 1233 roku. Dokument ten, poza zwykłym przywilejem lokacyjnym, nadawał swobody i uprawnienia, które stały się prawem stosowanym jako wzorzec dla nowo zakładanych miast także poza terenem państwa krzyżackiego. Od końca XIII wieku postępował dynamiczny rozwój Chełmna, którego podstawą był handel tranzytowy oparty głównie na kontaktach z Polską, Rusią, Węgrami i Flandrią. Do końca XIV wieku miasto należało do Hanzy, jednak nie zyskało w niej tak dużego znaczenia jak Toruń. Thank you.
Jak już wiemy, Chełmno związane jest z Mikołajem Kopernikiem poprzez liczne relacje członków jego rodziny z tamtejszym klasztorem. W nim żyła bowiem siostra Mikołaja Kopernika Barbara, przyrodnia siostra matki Mikołaja Kopernika Katarzyna Peckał, a także siostrzenica przyszłego astronoma Krystyna, która z czasem porzuciła jednak życie zakonne. Według przynajmniej części badaczy z Chełmnem bezpośrednio miał być związany też sam Mikołaj Kopernik, który przed wyjazdem na studia do Krakowa miał pobierać nauki w miejscowej Akademii Chełmińskiej. W Chełmnie Mikołaj Kopernik mógł poza tym pojawiać się także później, choćby w trakcie wizyt u biskupów chełmińskich, jego dawnych konfratrów z kapituły warmińskiej, Jana Dantyszka i Tidemana Gizego. Chełmno położone na wysokiej skarpie wiślanej wyróżnia się czytelnie wydzieloną z otoczenia strukturą przestrzenną ukształtowaną w XIII wieku. Ten stosunkowo niewielki obszar obfituje w cenne zabytkowe obiekty. Wśród nich ważne miejsce zajmuje kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ta zbudowana na przełomie XIII i XIV wieku świątynia jest jednym z najważniejszych zabytków wczesnogotyckich w kraju. Godne podkreślenia jest też najstarsze wyposażenie kościoła, na które składają się gotyckie figury apostołów, zworniki sklepienne, chrzcielnica czy XIV-wieczne malowidła. Uwagę przyciąga także meluzyna, XVII-wieczny świecznik w kształcie głowy jelenia, który pełnił rolę hagiometru, mierzącego wilgotność powietrza. Kiedy powietrze jest suche i zapowiada się pogodny dzień, jeleń zwraca głowę w stronę ołtarza głównego. Kiedy jest wilgotno i zanosi się na deszcz, meluzyna spogląda w stronę portalu głównego. We wnętrzu fary w srebrnym relikwiarzu o kształcie puszki przechowuje się także relikwie świętego Walentego, które od lat są przedmiotem kultu. Dzięki przechowywanym relikwiom świętego Walentego w tutejszej farze Chełmno zyskało tytuł Miasta Zakochanych. Każdego roku w okolicy 14 lutego odbywa się tutaj wiele imprez z tym związanych. Dodatkowo, spacerując urokliwymi uliczkami Chełmna, niejednokrotnie natkniemy się na elementy przypominające nam o przydomku tego miasta. Kopernik miał pewnie styczność także z wyjątkowymi zabytkami z kościoła klasztornego Cysterek Benedyktynek, w którym przebywała, o czym już wspominałam, choćby jego siostra.
Równie ważnym gotyckim zabytkiem chełmińskim jest pofranciszkański kościół pod wezwaniem świętych Jakuba i Mikołaja z charakterystycznymi wspornikami. Wartymi odnotowania są też dwa kościoły gotyckie, budowane jeszcze w XIII wieku. Podominikański kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła oraz szpitalny kościół pod wezwaniem Ducha Świętego. Chełmno słynie poza tym z budowanych już od XIII wieku murów miejskich, które są jednymi z najlepiej zachowanych w kraju. Mury miejskie wzniesione w XIII wieku szczęśliwie zachowały się do dnia dzisiejszego. Przetrwały bez większych rozbiórek czy zniszczeń. Zachowały się dwie bramy, a także kilkanaście baszt. W niektórych z nich po remoncie umieszczono punkty widokowe. Kopernikowi znane były z pewnością zachowane do dziś dwie średniowieczne bramy – Grudziądzka i Merseburska oraz baszty, m.in. Prochowa, Panieńska, Dominikańska i Wieża Mestwina, która uchodzi za najstarszy obiekt w mieście. Niedaleko kościoła świętych Piotra i Pawła, a także murów miejskich znajduje się osada rycerska. To teren turystyczny z izbą tortur, sceną koncertową, miejscem na ognisko i torem łuczniczym. Wzdłuż murów ulokowano także jedną z ciekawych atrakcji turystycznych Chełmna – Park Miniatur Zamków Krzyżackich. Nawiązuje on do tradycji zakonu krzyżackiego, który na terenie ziemi chełmińskiej utworzył w XIII wieku sieć warownych zamków. Możemy tam z bliska przyjrzeć się zamkom z Torunia, Radzynia Chełmińskiego, Grudziądza. Jedną z najbardziej charakterystycznych budowli Chełmna jest lśniący na tle czerwonej cegły biały ratusz z wieżą z zegarem i z dwoma dzwonami radzieckim i miejskim. Ratusz zlokalizowany na Starym Rynku jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków polskiego renesansu. Został zaprojektowany przez specjalnie sprowadzonych tutaj włoskich architektów. Była to głównie siedziba rady i ławy miejskiej, ale mieściły się tutaj także pomieszczenia na wagę miejską, archiwum, izba letnia oraz izba sądowa. Na zachodniej ścianie ratusza zawieszony jest niepozorny pręt, który jest wyznacznikiem dawnej miary, którą wykorzystywali kupcy podczas sprzedaży swoich towarów. Jego długość wynosi 4,35 metra. Dzisiaj w budynku mieści się Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Zwiedzający mogą obejrzeć wystawy stałe Dzieje Chełmna oraz dr Ludwik Rydygier, światowej sławy chirurg Polski, a także wystawy czasowe.
Opuszczamy Chełmno i udajemy się dalej szlakiem kopernikowskim w kierunku miasta rodzinnego wielkiego astronoma. Po drodze mijamy Unisław, miasteczko z pewnością pamiętające czasy Mikołaja Kopernika. Mieści się tam jeden z najstarszych kościołów ziemi chełmińskiej, z datowaną na podobny okres czasu granitową kropielnicą. Ciekawą propozycją turystyczną są też przebiegające przez Unisław trasy rowerowe, w tym licząca 22 km trasa do Torunia. My również w naszej podróży po szlaku kopernikowskim powoli zmierzamy w tym kierunku.